Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Niektórzy twierdzą, że nie ma życia wiecznego. Człowiek ich zdaniem umiera i zjadają go mrówki. Twierdzą tak, gdyż uważają, że życie duszy jest naruszone przez śmierć ciała. Taki przypadek ze śmiercią całego ciała jest bez sensu. Człowiek to duch, dusza i ciało. Śmierć ciała nie narusza życia duszy, a śmierć ducha nie narusza życia ciała. Posłużmy się takimi przypadkami, studiami przypadków. Studium przypadku A. Wyobraźmy sobie, że Sandra uległa wypadkowi, w wyniku którego potrzeba było jej uciąć dwie nogi, rękę, wycięto ponadto część narządów wewnętrznych. W sumie odcięto z ciała Sandry i wyrzucono na śmietnik sporą część, powiedzmy 60% ciała. Czy Sandra jest od tej pory tylko w 40% człowiekiem? Te odcięte 60% zgniło, zjadły je mrówki, zostało tylko 40%. Wycięto jej też 70% mózgu, też po tym wypadku. Dwoje oczu, wszystkie zęby, język, wszystko zgniło jako odpady medyczne lub zjadły to mrówki. Studium przypadku B. To inny przykład. Jedzie motocyklista, zaprosił Sandrę na przejażdżkę, jadą motocyklem, oboje giną na miejscu. Ciało Sandry nadaje się na przeszczepy. Serce wziął Krzysiek, nerki Jacek, mózg Karolina, skórę Ola, bo była cała poparzona i przeszczepili jej skórę od Sandry. Nogi dano Paulinie, wreszcie może chodzić. W sumie Sandra zmarła, ale elementy jej ciała funkcjonują w 13 nadal żyjących osobach. Czy Sandra umarła? Czy nadal żyje? W sumie po ciele Sandry zostało niewykorzystane, powiedzmy, kilka procent ciała, tkanka tłuszczowa, 3% ciała, której nie dało się przeszczepić, a może by się i dało. I 97% ciała przeszczepiono żyjącym osobom. Studium przypadku C, trzeci przypadek. Sandra schudła 3%, tkanki tłuszczowej 3% spaliła. Te 3%, które w poprzednim przypadku B, zostałyby jako resztka po przeszczepach. Czy to schudnięcie to śmierć kawałka Sandry? Proszę sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy Sandrze z przypadku A należy się tylko 40% praw obywatelskich? Czy Sandrze z przypadku B mamy przypadek, że Sandra nadal żyje, skoro funkcjonuje jej 97%, choć umarła i 3% jej ciała, tłuszcz pozostało niewykorzystane? Czy Sandra C umarła, bo schudła 3%? Czy sama natura nie poucza nas, że śmierć ciała nie narusza życia duszy? Przykład A, B i C dowodzi, że nie ma znaczenia, czy jako odpad medyczny wyrzucimy 60% ciała, czy jako narządy wykorzystamy 97%, czy stracimy 3% ciała, jak w przypadku C. Ciało nie ma nic do rzeczy. Stan ciała nie ma wpływu na życie duszy człowieka. Ciało nic nie pomaga. Co należało udowodnić? Czyli sama natura poucza nas, że werset nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Mateusza 10:28 jest udowodniony przez naturę.